Dzień dobry widzowie, witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Zaczynamy vloga. Słuchajcie, dzisiaj przyjeżdża Sławek. Ja mam od mamy bojowe zadanie. Co prawda ja już wszystko zrobiłam, co miałam zrobić na zicher. Natomiast moja mama mówi, to wiesz co, jak tobie ładnie tak te dewolaje wychodzą równo, to przyjdź zrób mi moje. No dobra, wezmę tą frytkownicę, bo ja wiecie, wymieniłam sobie olej na czysty we frytkownicę i smażę. I to jest taka różnica, że wszystko obsmaża nam się z każdej strony równomiernie, nie musimy przewracać, dolewać oleju do patelni. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Zobaczcie, dzieci wstają rano i są tak wyłączone, że idzie tutaj na bieliźnie młody i go zatrzymałam ręką, mówię, a ty gdzie idziesz? No do łazienki. A nie widzisz, że nagrywam? Chcesz się widzą pokazać na samych majtkach? No. No moi drodzy, zrobiłam sobie już śniadanie, herbatkę. Zrobiłam sobie herbatkę w moim kubeczku i pójdę do mamy obczaić, bo moja mama jest taka, że ona mi coś zleca, idę do niej, a ona już ma to zrobione. Albo w połowie, albo zaczęte. Wiecie, to jest mama, nie? To jest stan, taki umysł, że ona tam, a co miałam na ciebie czekać, to już zaczęłam albo zrobiłam. W każdym razie ja muszę iść po tą frytkownicę, bo już ją posprzątałam, wystawiłam ją, wiecie, do spiżarni i sobie posprzątałam, ja nie będę wiecznie gotować na święta. Ja też jestem zmęczona. Wczoraj byłam tak zmęczona, słuchajcie, że jak siadłam na tamtym fotelu, to siedziałam i siedziałam. No, ale już mam wszystko ogarnięte, więc teraz pójdę na zobaczyć, na jakim etapie jest moja mama, bo wiedziałam, że odmraża karkówkę, a o karkówce nic mi nie mówiła. Tylko jej powiedziałam, jak ma zrobić, a ona mówi, to ty mi zrobisz, bo ty umiesz. Pokażcie ludziom, że coś się potrafi, jak to mój szwagier mówi, a dnia wolnego nie uświadczysz. Trochę tak jest. Trochę tak jest, no ale nic, pójdę zaraz do matki, obczaję, co tam jest do zrobienia. Oczywiście do matki. Nie mówię do matki, tak pieszczotliwie mówię matka, dziewczyno, mówię do mojej mamy, mówię kochanie do mojej mamy, siostro bardzo często mówię do mojej mamy, rozmaicie się do niej zwracam. No, ale ona też do mnie mówi nieraz siostro, po prostu tak mamy. Wiecie, jak się razem mieszka, to się wszystko wie. Dzisiaj odsłaniam żaluzję, patrzę, a tam brat już przywiózł mamie butlę z gazem, a wczoraj mi mówiła, wiesz co, czuję, że mi się skończy gaz, bo mam go od sierpnia. Wie, od kiedy masz gaz? Od sierpnia. No i widziałam, że brat przywiózł mamie gaz, ale już samochodu nie ma, więc pewnie pojechał, nawet kawy nie spił. No, to ja idę obczaić, co tam się dzieje. Wychodzę, moi drodzy, Igor mi otworzył, bo ja mam tak, tu talerzyk ze śniadaniem, kubek, a ja muszę wam coś pokazać. Dzisiaj mam tu skrzynkę do świętego Mikołaja. Jeszcze wam jej nie pokazywałam. Tu nie ma żadnego listu. Nie wiem, czy ktoś nie wierzy, czy co. No, a te nogi, słuchajcie, to są nogi, które pojadą z nami do Oklucz. Zamkniemy je w bagażniku. Sławek nie chciał, ale nam się tak podobały te nogi z Dominiką, że sobie je kupiliśmy. Szkoda, że nie mają tu dzwoneczków. No, i taką skrzyneczkę sobie zrobiliśmy. A zobaczcie, nas dzisiaj śnieg postraszył. Tak tylko trochę, tak się wstydzi dzisiaj ten śnieg. A moja kokarda trzyma się, słuchajcie, jakby jej się należało. Bardzo fajne rozwiązanie, takie nieprzeszkadzające, fajne. Przestawiłam ludzików tutaj, niech sobie stoją. O, widzicie? Ptaszkom dołożyłam. Mają... O, widzicie, jak skrzypi? Mama zobaczy mnie, powie mi na boso. Widzowie, bo moja mama zrobiła sałatkę z kurczakiem i z ananasem. Bardzo dobrą, już wam pokazuję. Widzicie? Taka sałatka z naszym majonezem. My mamy bardzo dobry majonez, taki pomorski, nie mam, o, najlepszy. Tak. Tu się gotuje swojski rosołek dziadkom, także robota w re. Tutaj jest rozmrożone mięso, już wam mówiłam, nie? Jedno, drugie. No, zaraz postawię statyw i robimy. Już jest zrobiona. Dokonałam próby organoleptycznej. Superowa, taka wilgotna, fajna. Pyszna. A ty tam miałeś seler taki? Tak, słoik. Ze słoiczka. No, czuć. Dobry, bardzo. Seler. Idziemy z babcią gotować, Igor. Przyszedłeś pomóc? Nie. A co? Z psem się pobawić, no. No. Dziadek zjadł makowiec już i cały czas się kłóci z mamą, że mam mu polukrować. A mamie przyniosła ciocia ten makowiec, taki duży, wiecie, i on był niepolukrowany. I mama mówi, dobra, polukruję ci. Ja dziś przychodzę, tam już jednej trzeciej nie ma i nadal jest niepolukrowany. Lubisz nielukrowany makowiec? Nie.
Nie lubi. Tylko lukrowany. A mama nie chce mi zrobić. Mamo, nie chcesz zrobić lukrowanym. Ja ją nakłonię, że mi zrobi. Masz wpływ na nią, jednym słowem. Tak. Masz wpływ na nią. Tak, widzowie, przyniosłam frytkownicę, bo bez frytkownicy to nie ma roboty przed świętami. Ja się już tak przyzwyczaiłam, lubię tą frytkownicę i szybciej mi się w niej robi i tak jak wam mówiłam, także polecam. Tu już mam zestaw przypraw, bo mi zostało ode mnie wczoraj reszta bułki tartej, nie ma marnotrawienia, tu jest pieczarka, też mi została. Także mam już, a ty masz ten, lalka, czy ty masz ser? Ma. Dobrze, i masło zimne z lodówki? Tak. No dobra. A w ogóle to hit, moi widzowie. Sprawa jest tego typu, że ja wczoraj sobie uzmysłowiłam, że ja do moich dewolajni dam w ogóle masła. Ale to nic, bo wiecie co? Z masłem to jest tak, że po przekrojeniu rzadko mi to masło wypływa. No gdzieś przy podgrzewaniu chyba wypływa, gdzieś tam się dostaje w jakąś szczelinę. W każdym razie dzisiaj wymyśliłam taki patent, że to nic. Ja sobie to masło rozgrzeję na masełku, wcisnę czosnek i zrobię takie czosnkowe masełko. I póki będzie jeszcze w miarę płynne, pociągnę strzykawą i powciskam w nie. Zastrzyki porobię po prostu z masła i z czosnku. Jak pani mówi. Moi widzowie słyszeli, jak śpiewasz. Tak? Ale to fajnie. To fajnie, mama. Trzeba śpiewać przy pracy. Przy pracy trzeba śpiewać. Ta-da! Najpierw bierzemy się za to drewno moje. Umyte mięso? Tak. Gitara. Jeszcze odsączone fajnie na to szlaku, żeby... To właśnie takie... Masz rękawiczki do roboty? Bo... Oczywiście. To są gumowe, o? No takie no, takie wiesz. A takie płócienne? Płócienne to by jednak woda się przedostawała, nie? A mi nie może się bułka tarta za paznokcie dostać. Nie, Igo? No. No. Jednak. Pokaż mamę. Tak. No, ja mówię. Kochaj mamę. Masz jak... Pączego masz, że mamy? No raczej. No. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły pies. Słucham. Powinien papier już iść na górę. Nie, mama tu wymyśliła filiżanki, żeby tą wisieć, nie papier. Papier postawiła tam i wszystko. Tak jest mamie wygodnie. Mamo, a ty masz taki duży nóż jak ja? Kolczyki i nie tęsknię za nikim znajomym, nikogo oprócz siebie. Nie, mamo? No, tak, oczywiście. Tak jak pani mówi. Tak jak pani mówi. Pośpiewamy sobie przygotowaniu. Czy nie jest taki, co by sobie nie pośpiewał? Co nie, mamuś? Oczywiście.
Tu już układamy sobie na frytkownicy dewola. Jak rozgrzeje się tłuszcz, to... Pietruszki w rosole. Co tu mama się żali? Co? Jemniej. Słuchaj, czy cieszysz się, że ci zrobię dewolaje? Cieszę się. Cieszy się, co zrobię. Pani by zrobiła, tylko... Pani nie ma czasu. A nie ma czasu. Idziemy. Nie ma czasu? Przestań. A ja mam dwa, to jeden. Mogę jej dać, oczywiście. No. Tak, tata ma doraz nowe widzowie okulary, nie? No. Nowe okulary, lepiej widzi, fajne, takie nowocześniejsze, nie ma to tamto, bo tamte już dokonały żywota, prawda? Pękły w ręku, trzeba było nowe. No. A moja mama, już wam pokazuje, pokaż mamo, jakie masz ciasto nalane kluseczki. Nie wstydź się moich widzów, moi widzę cię lubią, no daj spokój widzowie, patrzcie. No, jeszcze muszę je wyrobić, bo jest niewyrobione. Oj, dobra, ja to mi tam nie przeszkadza, jak jest niewyrobione. Tak, bo wiecie co, moja mama do rosołu czasami zamiast makaronu, to właśnie robi taki... Taka szybka sprawa, bo lana kluska to wiecie, zamkręci się i puści na gorącą wodę i jest... gotowe, a jednak makaron to trzeba wyrobić, pokroić, ugotować i dłuższa historia, co nie? Ja tu już jestem do brzegu z dewolajami, zaraz będziemy robić karkówkę. Gotowe, suchutkę, przerzucamy w miskę, taką miskę wyłożoną papierem do pieczenia, niech tam nadmiar tego tłuszczu się wypapia. I wkładamy następną partię, mama ma tylko ze swojskiej kury, to nie ma za dużo, ale im też dużo nie potrzeba, co tam, nie mamo? Widzowie, bo mój tata chce mamie załatwić taki nóż i mówi załatwisz, a ja mu tłumaczę, że ten nóż dostałam od Sławomira. To Sławomir załatwia takie noże. No. To musisz ze Sławkiem gadać, bo ja nie wiem, gdzie on to kupił. Gdzieś się zamawia, wiesz? Gdzieś się zamawia te noże, tato. To? I no. Ja nie wiem w ogóle. Ty nie wiesz w ogóle, no ja też nie wiem w ogóle, ale gdzieś się zamawia te noże i każdy nóż ma inną rękojeść, zobaczcie, on ma inną rękojeść, każdy niby ma, firma tego noża, już mnie ktoś pytał, nie wiem, widzicie, o, taka jest, nie wiem, czy widzieliście, o, taka jest, ale nóż jest najlepszy z moich noży, a ja mam tamte z Fiskersa, one są bardzo dobre noże, ale ten jest lepszy, to jeśli chodzi o noże, taki temat. Kogo mam? Nie, widzów mam, nie teściową tutaj. No widzów. Co tam masz? Teściową mówi? Nie wiem jak ją ukroić, a chciałabym ją tak kroić równo, no to... Stary zimno. Co ty chcesz przesłać? Takie noże, jakie mam? Do czego ty? Tak, do czego? Najważniejsze jest do czego. Jak do czego, nie? To. To takim nożykiem tam dziarga kogoś nie powinna mieć. Aż mnie mierzi. Tak. To jeszcze na dwie wola jest? To będzie karkówka najlepszą jaką wiesz. No. Słuchajcie, bo moja mama mówi, Ewa, siadaj. Dostałam rosół, słuchajcie, z taką kluską. No nie gadajcie, nie ma to tamto, taka kluseczka. A to jest seler, mama? Mhm. Seler. Karkóweczka w piecu, upieczemy i... Jedziemy po Sławka. Glitter. Właśnie. Glitter. Glitter time. Ale słońce. Na maksa do przodu musi być. Nie, Donia. Na maksa do przodu jedziemy. Tu.
bardzo dobry czas. I tak patrzę, ale mamy dopiero 12:54. To jest dobry czas. Kawa wypita pierwsza, śniadanie zjedzone, u mamy dewolaje i karkówka zrobiona, w domu posprzątane. Igor obrał tacie ziemniaki na obiad, jest zuch, brawa dla Igora, obiera ziemniaki. No, ja tyle co posprzątałam, pomywałam naczynia, Donia zapomniała rozładować suszarki i pralki przełożyć do suszarki. No, teraz mam taki telefon, że mnie ma. Co to on robi? Jeszcze jest niegotowy? On jest przy drzwiach. Przy których? Samochód. Tak? No bo to Donia jedzie, wiesz, no. To start stopu nie wyłączy, to tak jest. Nie nagrywaj mnie. Czemu? Bo to już nie ma sensu. Fajnie wygląda z takim dwudniowym zarostem. Nie ma sensu, czy przystojny takim jesteś, no fajnie. Nie naciskaj. Dobrze, że Fineczka nie przyjechała, bo tam dość odpalała butami, widziałam. Butami, łapami odpalała, chciała jechać. Zmienił mi się kierowca, widzowie. Na mojego prywatnego kierowcę. Ja po prostu się boję parkować w garażu i jak jest blisko, to... To woli, żeby ktoś ci przesiadł.